obiecywaliśmy Wam kontynuację cyklu Śladami Polskich seriali i oto jesteśmy w Białymstoku, Śladami Kruka, czyli kolejnego serialu Kanal Plus. Jesteśmy w miejscu, które stało się taką współczesną wizytówką tego miasta, a konkretnie pod muralem Dziewczynka z Konewką, który to mural powstał w 2013 roku w ramach festiwalu Folk on the Street. Został zaprojektowany przez absolwentkę Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych Natalię Rak. I od tamtej pory stał się jednym z takich bardziej charakterystycznych punktów na mapie miasta. Miasta, które jest również planem zdjęciowym serialu Kruk. I dlatego też właśnie zaczynamy od tego miejsca. Co więcej, w ramach tego festiwalu, jeszcze do niego wrócę, powstało wiele innych murali, które również załapały się do serialu, ale serial powstawał nie tylko w Białymstoku, powstawał również w okolicach Białegostoku, a także w okolicach Łodzi, gdzie planujemy się wybrać i zabrać Was ze sobą. Jakieś 20 km od Białegostoku leży miejscowość Czarna Białostocka. Tuż obok niej jest zalew, zalew Czapielówka, nad którym w tym momencie się znajdujemy. Jest to miejsce, które znają tutaj właściwie wszyscy z okolicy, ponieważ jest to miejsce, gdzie przyjeżdża się spędzać wolny czas. Właściwie o każdej porze roku. My jesteśmy teraz jesienią, jest bardzo klimatycznie i też jest mnóstwo ludzi, którzy sobie spacerują. Latem można tutaj pływać, można się opalać, można palić ogniska, są organizowane imprezy masowe, a także można tutaj filmować, z czego skorzystała ekipa Kanal Plus, kręcąc tutaj kilka scen do Kruka. Natomiast to, co zdecydowanie nam się nie uda, to pokazanie Wam jeden do jednego kadrów, ze względu na to, że to, co widzicie w drugim odcinku pierwszego sezonu, jest już w tym momencie nie do odtworzenia, ze względu na to, że rozbudowano molo. Zmieniło, to przede wszystkim przybyło to wielkie molo. Natomiast w serialu, konkretnie w drugim odcinku pierwszego sezonu, widzimy tylko ten pomost. Tym pomostem Zygmunt Morawski idzie do roweru wodnego z pieniędzmi i my zaraz też tam pójdziemy. To jest dokładnie to, co było. Mówię o tym pomoście, oczywiście o tej wodzie, o tym widoku. Natomiast to, co z tyłu i to, co tutaj zostało dobudowane. Oto i zajazd, który mieści się tuż pod Czarną Białostocką. Jest to zajazd, w którym kręcono sporo scen.
Tutaj spotykali się bohaterowie zarówno w pierwszym, jak i w drugim sezonie. Jest tam taka specjalna drewniana sala, bardzo charakterystyczna, która należy chyba do starej części tego zajazdu. Zajazdu normalnie działającego i w tym momencie obłożonego ludźmi. Niestety kręcąc śladami musimy być bardzo elastyczni, musimy się dostosowywać do warunków i tak się składa, że w tym momencie sala, gdzie spotykali się na przykład Caponów i Tylenda, jest dla nas niedostępna, ponieważ mieści się tam z tyłu i z tyłu wyniesiono wszystkie meble, ponieważ na tej sali teraz odbywa się przyjęcie urodzinowe, właściwie zaraz się zacznie z okazji 60. urodzin i my się już na to przyjęcie nie wbijemy. O ile serial Klęgor osadzony jest na Pomorzu, o tyle Kruk to jest przede wszystkim Podlasie. I to Podlasie nie jest tylko miejscem akcji, jest również bohaterem. Wszystko, co widzimy na ekranie, inspirowane jest jakoś duchem Podlasia. A Podlasie to przepiękne tereny, to przepiękne, absolutnie wyjątkowe małe miejscowości, a także cerkwie prawosławne, które tutaj znajdziecie. Znajdujemy się w miejscowości Puchły pod prawosławną cerkwią, którą można obejrzeć w drugim sezonie serialu Kruk, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, ponieważ tam rozgrywają się wydarzenia z serialu. To jest cerkiew prawosławna, która podobno powstała w XV wieku. Otoczona jest ogromnym kultem, ale w tym momencie regularnie odwiedza ją około 150 wiernych. Jest to miejsce, które jest absolutnie wyjątkowe, jest też absolutnie przepiękne i nic dziwnego, że przyjeżdżają tutaj ekipy filmowe, żeby to miejsce uwiecznić albo żeby stało się tłem wydarzeń kolejnych filmów czy seriali. Jeżeli jest w Polsce jakiekolwiek miejsce, które można by było nazwać takim polskim Los Angeles, to myślę, że jest nim Łódź. Łódź ze względu na to, że tutaj umiejscowiona jest cała branża filmowa. I okolice Łodzi przez to wykorzystywane są również bardzo często do zdjęć filmowych, serialowych. Tutaj znajdują się bardzo liczne lokacje, jak liczne i jak
ładne przekonaliśmy się dopiero teraz, pracując nad cyklem Śladami polskich seriali. Na przykład teraz przenieśliśmy się magicznie z Białegostoku do Arturówka pod Łodzią, żeby poszukać tego oto budynku, który pojawił się w serialu Kruk w pierwszym sezonie i była to naprawdę bardzo ważna miejscówka. To jest tak zwany pałacyk Zygmunta Morawskiego, pałacyk Morawskich. Ten budynek filmowany był zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. To się rzadko zdarza, że jakaś lokacja jest wykorzystywana przez ekipy w tak wszechstronny sposób. Tutaj filmowano bardzo dużo i mieliśmy nadzieję, że uda nam się wejść do tego budynku ze względu na to, że mieści się tutaj hotel Daria. Jest tutaj napis na sprzedaż. Nie da się nawet wejść na teren tego budynku, co nie oznacza, że zmarnowaliśmy czas, bo po pierwsze jest tutaj przepiękna okolica. W tym momencie jest też piękna pogoda, ciepło, słonecznie, bardzo jesiennie. A całkiem niedaleko znajduje się jeszcze inna miejscówka z serialu Kruk, gdzie za chwilę się wybierzemy. Jakieś 200-300 metrów od hotelu Daria mieści się ten budynek, który nazywa się Prząśniczka. Jest to po prostu taki stary ośrodek wypoczynkowy, który pamięta jeszcze zamierzchłe czasy PRL-u i wystąpił on również w pierwszym sezonie Kruka, głównie jako establish. No, jego elewacja, jego wygląd jest bardzo charakterystyczny i ewidentnie ekipa dokładnie takiego budynku potrzebowała. To do tego budynku wchodził Adam Kruk, o którym mam wrażenie, że jeszcze w ogóle nie wspomniałam w tym odcinku, a przecież to on jest kluczową postacią serialu Kruk, mrocznego serialu kryminalno-psychologiczno-sensacyjnego. Tutaj Adam Kruk wchodził i była taka charakterystyczna scena, kiedy on położył się na podłodze i patrzył długo w sufit, a potem z tego sufitu coś wyjął, nie powiem co, żeby nie spoilerować. To rzekomo rozegrało się właśnie w tym budynku, chociaż oczywiście ten budynek służył tylko i wyłącznie elewacją, a nie wnętrzem. Naszą podróż śladami Kruka po Białymstoku, Podlasiu i Łodzi kończymy niemal w samym centrum Łodzi, pod budynkiem Mera Poltik, który w serialu zagrał komisariat policji. Komisariat policji, którego dziś nie dałoby się już absolutnie odtworzyć, ponieważ zarówno ten budynek, jak i kilka okolicznych przeszły gruntowny remont od tamtej pory. No, serial powstawał już jakiś czas temu, więc jeżeli będziecie tędy przechodzić, możecie się nie zorientować, że to jest dokładnie ten PRL-owski budynek, który no, bardzo charakterystycznie pojawia się w serialu Kruk. W tym momencie myślę, że pozostaje mi już tylko zaprosić Was do oglądania serialu Kruk w kanal plus.com, a także zaprosić Was na odcinek
ostatnią, trzecią odsłonę naszego cyklu Śladami polskich seriali. Też po Łodzi i częściowo po Warszawie będziemy podążać śladami Króla, czyli serialu, który osadzony jest w dwudziestoleciu międzywojennym i w tejże historycznej Warszawie, ale nie tylko w Warszawie. Tamta serialowa Warszawa była odtwarzana, odtwarzano ją również w Łodzi i to Wam myślę, że dobitnie unaocznimy w tym ostatnim odcinku. Odcinku, który mam nadzieję już wkrótce, a jeżeli się Wam ten cykl podoba, to koniecznie lajkujcie to wideo, subujcie nasz kanał i wpadajcie na nasze media społecznościowe. I do zobaczenia!